Z hormonu wzrostu w produkcji zwierzęcej w Europie się nie używa w ogóle. To jest zakazane. Także ja może tak wspomnę, bo jest taki mit, że powiedzmy wieprzowina, czyli świnie, które są hodowane, okres ich wzrostu trwa około 3 miesięcy, gdzie normalnie bez tych hormonów wzrostu no, one by rosły około 2-3 lat. Czy jest to mit, czy jest to fakt? To jest mit. To jest mit ze względu na to, że od wielu, wielu lat my prowadzimy taką bardzo, można powiedzieć, intensywną pracę hodowlaną w kierunku zwiększenia potencjału genetycznego zwierząt w zakresie tempa wzrostu, a jednocześnie cały czas dostosowujemy do tego systemu schematy żywieniowe. Czyli zwierzęta są coraz doskonalsze genetycznie, a jednocześnie są żywione w sposób coraz lepiej dostosowany do rzeczywistych potrzeb. I to powoduje, że one coraz szybciej rosną. To nie ma nic wspólnego z tym, że ktokolwiek tutaj pozwoliłby sobie na stosowanie hormonów. W ogóle w prawodawstwie europejskim coś takiego nie wchodzi w grę. Hormon wzrostu jest stosowany w produkcji zwierzęcej w Stanach Zjednoczonych na przykład. I rzeczywiście, na przykład krowy mleczne w Stanach Zjednoczonych dostają implanty z hormonem wzrostu po to, żeby dawały więcej mleka. Bydło opasowe rzeczywiście dostaje implanty, żeby szybciej rosło. W głównej mierze dotyczy to bydła, a nie świn tak naprawdę. Natomiast absolutnie nie ma w Europie takiej możliwości, żeby pojawiły się implanty jakiekolwiek hormonalne, czy w ogóle zastosowanie hormonów dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w odniesieniu do zwierząt stada podstawowego. Czyli tylko i wyłącznie w odniesieniu na przykład do loch, po to, żeby powiedzmy stymulować ruje, jakby synchronizować stado, tak? Na poziomie rozrodczym. Natomiast u zwierząt, które są przeznaczone do konsumpcji, jest to absolutnie zakazane i to jest tylko i wyłącznie potencjał zwierząt. Czy pani doktor chce coś? Ja jeszcze może dodam, że nigdy, nawet w dawnych czasach, świnka nie rosła 2-3 lata. Maksymalnie do 100 kg nawet żywiona w sposób bardzo ekstensywny dorasta w ciągu roku.